Mamy przed sobą takie równanie do rozwiązania. 2x minus 1 równa się pierwiastek z 8 minus x. Więc chyba dobrze byłoby się pozbyć tego pierwiastka. No, pierwiastka możemy pozbyć się podnosząc obie strony do kwadratu. No, jeżeli liczby są równe, to ich kwadraty też są równe. Zatem wolno nam obie strony równania podnosić do kwadratu, czyli zróbmy to. Po lewej stronie mamy 2x minus 1 do kwadratu, to jest pierwiastek z 8 minus x do kwadratu, czyli tak, tu mamy 4x kwadrat minus 4x plus 1, a po prawej stronie mamy to, co było pod pierwiastkiem, 8 minus x. No i teraz mamy co? Równanie kwadratowe, wszystko przenosimy na jedną stronę, czyli od obu stron równania odejmujemy 8 i do obu stron dodajemy x, prawda? W ten sposób dostajemy równanie kwadratowe 4x kwadrat minus 4x plus x to jest minus 3x minus 7 równe 0. No dobrze, to liczymy deltę. Delta to jest tak, minus 3 do kwadratu minus 4 razy a razy wyraz wolny, czyli to jest 9, minus minus to daje nam plus 4, 4 razy 7 to jest 28, tu jest plus, czyli to jest 9 plus 4 razy 28, 4 razy 20 to jest 80, 4 razy 8 to jest 32, 80 plus 32 to jest 112 i 9 plus 112 to jest 121. Zatem pierwiastek z delty to jest 11. Czyli rozwiązania będziemy mieć 2, x równa się 3 minus 11 przez 2a, czyli 8, zatem to jest minus 1 lub x równe 3 plus 11 przez 8, to jest 14 ósmych, czyli 7 czwartych. Dobrze, czyli dostaliśmy dwa rozwiązania, x równe minus 1 lub x równe 7 czwartych. No i dobrym zwyczajem jest sprawdzanie, czy rzeczywiście się nie pomyliliśmy, więc sprawdźmy może tutaj x równe 7 czwartych. To po lewej stronie mamy 2 razy 7 czwartych minus 1. To jest to 7 drugich minus 1, to jest 5 drugich, tak? To jest 5 drugich. A po prawej stronie mamy pierwiastek z 8 minus 7 czwartych. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. To jest 32 minus 7 czwartych pierwiastek. 32 minus 7 to jest 25. Pierwiastek z 25 czwartych, czyli 5 drugich. Zgadza się. No i weźmy teraz x równe minus 1. To mamy tak, po prawej stronie mamy 8 minus minus 1, czyli pierwiastek z 9, zatem 3, a po prawej stronie mamy 2 razy 2 razy minus 1 minus 1, to jest minus 3, no i niestety minus 3 nie jest równe 3, a wobec tego coś nie zgadza się, prawda? Minus 3 nie jest rozwiązaniem naszego równania. Więc co takiego się stało, że dostaliśmy liczbę, która nie jest rozwiązaniem? To znaczy, nie minus 3, przepraszam, minus 1. Prawda? Minus 1 nie jest rozwiązaniem naszego równania. Można sprawdzić, że te dwie liczby są rozwiązaniem tego równania kwadratowego. No właśnie, ale czy to równanie kwadratowe jest w pełni równoważne temu naszemu równaniu? No, jak mówiłem, jeżeli liczby są równe, to ich kwadraty też, ale na odwrót być nie musi, prawda? Pomyślmy o takim przypadku, że minus 2 na pewno nie jest równe 2, to każdy o tym wie, ale minus 2 do kwadratu równa się 2 do kwadratu. Wobec tego, jeżeli rozwiązujemy równanie podnosząc obie strony do kwadratu, co wolno nam robić, powtarzam, to mogą nam się pojawić nowe rozwiązania. Dlatego, że
Zobaczmy, że jeżeli podnosimy równanie do kwadratu, to dostaniemy takie same równanie, jeżeli na przykład zmienimy znak po jednej stronie. Czyli tutaj, jeżeli pomyślimy o równaniu 1 minus 2x równe pierwiastek z 8 minus x, prawda? To równanie nie jest tym samym, co to. Prawda? To jest inne. Różni się znakiem lewej strony. Natomiast jeżeli podniesiemy do kwadratu, to będzie 8 minus x, ale 1 minus 2x do kwadratu to jest to samo, co 2x minus 1 do kwadratu. Zatem to równanie podniesione do kwadratu będzie tym samym równaniem. No właśnie, i teraz to x równe minus 1 jest rozwiązaniem tego równania. Sprawdźmy. Po lewej stronie mamy wtedy 1 minus 2 razy minus 1, czyli 3. No i po prawej stronie mamy to samo, co mieliśmy, czyli pierwiastek z 9, czyli 3. No i w takiej sytuacji to x równe minus 1 jest właśnie rozwiązaniem tego i możemy je nazwać pozornym. Nazwijmy je tutaj może. To jest pozorne. Pozorne rozwiązanie. Pozorne rozwiązanie, dlatego że ono jakby nam się pojawiło w procesie rozwiązywania. Poprzez proces rozwiązywania dostaliśmy równanie, które jest... No, straciliśmy pewną informację. Podnoszenie do kwadratu, tracimy pewną informację, to znaczy zyskujemy, możemy zyskać nowe rozwiązania. Czyli podsumowując, wolno nam podnosić obie strony równania do kwadratu, dostajemy nadal równanie prawdziwe, ale po rozwiązaniu tego nowego równania musimy potem sprawdzić, czy rzeczywiście wszystkie rozwiązania tego równania nowego są rozwiązaniami równania wyjściowego i może tak się zdarzyć, że w tym procesie rozwiązywania pojawią nam się pewne nowe rozwiązania, tak jak to widzieliśmy w naszym przykładzie.